Przed Wami 8 tipów ułatwiających sprzątanie domu. Pranie. Soda oczyszczona idealnie nadaje się do prania białych rzeczy. To zasługa jej właściwości wybielających. Jeśli chcesz odświeżyć wygląd białych ubrań, do porcji proszku do prania dodaj pół szklanki sody oczyszczonej. Twoje ubrania staną się śnieżno-białe, a zabrudzenia znikną o wiele szybciej. Pamiętaj, aby nie dodawać sody do prania, gdy pierzesz kolorowe ubrania. Ramy okien. Jeżeli zażółcenia na ramach nie są zbyt intensywne, możesz do ich umycia użyć samodzielnie przygotowanego płynu. Do pojemnika wlej 1,5 szklanki wody, 1/3 szklanki octu, 2 łyżki soku z cytryny i łyżeczkę płynu do naczyń. Pryskaj ramy i wyczyść miękką ściereczką. Jeżeli ramy są znacznie brudniejsze, to użyj odrobiny mleczka do czyszczenia rozcieńczonego z wodą. Uważaj, aby nie przesadzić z ilością, tak by nie zmatowić ram. Pochłaniacz zapachów. Soda oczyszczona również chłonie zapachy, dlatego przepocone buty warto przesypać proszkiem i pozostawić na noc. Po wytrzepaniu będą jak nowe. Sposób ten możesz także wykorzystać w lodówce. Rozpuszczona w miseczce soda z wodą pochłonie niechciane zapachy. Tym roztworem warto myć także plastikowe pojemniki na żywność, które przesyciły się intensywną wonią potraw. Żelazko. Czyszczenie żelazka octem powinniśmy wykonać na ciepłym, odłączonym od zasilania żelazku. Wystarczy połączyć ocet z sodą w proporcji 2:1 i lekko podgrzać w małym naczyniu. Tak stworzoną pastę nanosimy na całą powierzchnię żelazka i zostawiamy na kwadrans, aby mikstura zaczęła działać. Następnie mokrą ściereczką lub drewnianą szpatułką ściągamy pastę, delikatnie szorując i ściągając przypalenie. Aby się nie poparzyć, warto założyć rękawice kuchenne. Czajnik. Ocet działa również zabójczo na niechciany kamień w czajniku. Aby się go pozbyć, należy zalać ocet wodą w proporcji 1:1, może to być 250 ml octu i 250 ml wody, czyli po szklance. Taką miksturę wlej do czajnika, zagotuj wodę i pozostaw na 60 minut. Następnie wylej i przepłukaj czajnik wodą kilka razy. Gotowe. Piekarnik. Do naczynia żaroodpornego wlej wodę, dodaj kilka plastrów cytryny i wstaw do nagrzanego piekarnika. Następnie poczekaj, aż piekarnik nieco ostygnie i posyp przypalenia sodą oczyszczoną. Zostaw na 30 minut. W tym czasie rozmieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1 i wyczyść nią resztę piekarnika. Pamiętaj, że szyby i prowadnice możesz wyciągnąć i umyć pod bieżącą wodą. Guma do rzucia na kanapie? Najlepszym sposobem będzie sięgnięcie do zamrażalnika i wyjęcie kilku kostek lodu. Możesz zawinąć je w foliowy woreczek, aby nie zmoczyć powierzchni kanapy. Następnie przyłóż kostki lodu do gumy do rzucia i odczekaj około 15 minut. Guma nieco stwardnieje, więc pozostanie Ci już tylko jej delikatne zeskrobanie. Pozostałą plamę przetrzyj wilgotną ściereczką. Bateria łazienkowa. Po umyciu baterii urwij kawałek papieru do pieczenia i przetrzyj nim chromowaną baterię. Wosk, którym pokryty jest papier, nie tylko usunie brzydki osad, ale i nabłyszczy powierzchnię baterii. Pozostawi również na niej warstwę ochronną, która zabezpieczy armaturę przed osiadaniem kurzu i tworzeniem się osadu. Jeśli Ci się podobało, to obserwuj nas po więcej. Zapraszamy na meblujdom.pl.